Szczęść Boże Niniwitom, sympatykom, przyjaciołom, żyjącym naszą duchowością i w ogóle. Teraz mamy odcinek już 5 pod tytułem Struktura Niniwy. O, brzmi tak bardzo surowo, formalnie, prawnie, struktura. No więc, żeby trochę iść na przekór temu, co się kojarzy ze słowem struktura, przeczytam tekst, który wydaje się, że nie ma nic wspólnego ze strukturą, a który jest na samym początku, jako pierwszy w naszym prospekcie opisującym Niniwę z lotu ptaka, jakby takie całościowe spojrzenie, dosłownie 6,5 linijki z pierwszej strony na temat oblackiego duszpasterstwa młodzieży Niniwa. Zapraszamy Cię do wspólnego odkrycia kogoś, z dużej litery kogoś, wyjątkowego i niebanalnego. Do poznania Boga, pięknego, bliskiego, interesującego, wspierającego i kochającego. On jest najbardziej obecny w Kościele. Chcemy razem z Tobą odkrywać Go i doświadczać na co dzień w nauce, rozrywce, pracy, hobby, sporcie czy innej aktywności. Jesteśmy wspólnotą i dlatego jesteśmy silni. Trzymamy rękę na pulsie tego, co aktualne, ale cały czas trwamy w doświadczeniu Kościoła i misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, misjonarzy od zadań specjalnych. No właśnie, struktura Niniwy. To jest tutaj ogólny opis, który myślę, że jest bardzo trafny. Taka esencja. Chcemy właśnie zaprosić Cię do odkrycia kogoś niebanalnego, wyjątkowego. To jest naszym celem, prawda? Odkrycie Boga. Po to, aby odkryć życie, wartość życia, bo to porządkuje nasze życie, rozwija to nasze życie, prowadzi nas do pełni życia, bo właśnie po to w ogóle żyjemy, dążymy do szczęścia, chcemy żyć, Bóg dał nam życie po to, abyśmy żyli. Więc jest to tutaj bardzo krótki opis, raz, że zaproszenie, zachęta, ale też pokazanie, że jest to Bóg obecny w Kościele. To już jest pewna struktura. Nie, jasne, że Bóg jest i w lesie, i nad stawem posmyk, i w górach, i nad morzem. Wszędzie jest obecny i w każdym człowieku. Ale i wszędzie mamy się modlić, nieustannie się modlicie. Ale też należymy do pewnej struktury. Kościół sam w sobie jest i hierarchiczny, i charyzmatyczny. Jedno i drugie to są jakby dwa filary, jedno bez drugiego nie istnieje, bo sama hierarchia bez też charyzmatu jest taka pusta, nie? Taka jakby bez życia. To tak jakby kości były bez, nie wiem, bez skóry, bez ścięgien tam, nie? Także to jedno i drugie. Jesteśmy w Kościele katolickim osadzeni i tutaj ten cały opis, że trwamy w tym, co aktualne, tym, co się dzieje, tym, co dotyka życia ludzi, szczególnie młodych, różne hobby, zainteresowania, pasje, ale trwając w doświadczeniu Kościoła, trwamy też szczegółowo w doświadczeniu misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. I to już porządkuje Niniwę, naszą strukturę Niniwy, w ramach Zgromadzenia Zakonnego Misjonarzy Oblatów. Czyli jakby taką podstawową, prawną formą Niniwy jest polska prowincja misjonarzy oblatów, nie? Gdzie jest na czele prowincjał z siedzibą w Poznaniu, gdzie oblaci mają swoją strukturę, czyli mamy oblackie placówki, domy. Akurat na dzień dzisiejszy w tym momencie jest takich miejsc w Polsce, gdzie żyją oblaci 21, gdzie wszędzie jest przełożony, w większości tych miejsc 16, ale nie wszędzie, są parafie, jest proboszcz, są wikarzy i my nasze wspólnoty Niniwy właśnie mamy w tych parafiach oblackich. Jest taka możliwość, żeby też Niniwa wspólnota była w jakiejś parafii diecezjalnej. Kilka razy były takie próby, ale tak naprawdę na dłuższą metę póki co to się nie udało. Ale jest to charyzmat dla całego Kościoła Eugeniusza de Mazenoda, oblatów, więc może się uda zaszczepić i w jakichś parafiach decyzjalnych też będą kiedyś nasze wspólnoty Niniwy. Ale póki co to mamy tylko w naszych oblackich parafiach wspólnoty młodzieżowe Niniwa i zajmuje się nimi zawsze jakiś wikary, który jest w tej parafii, czy duszpasterz w parafii odpowiedzialnej za młodzież. No więc w tej strukturze my funkcjonujemy. Prowincja mianuje na skalę naszej prowincji polskiej duszpasterza młodzieży. W tej chwili jestem to ja. Mam też ojca Dominika Ochlaka, który jest asystentem duszpasterza młodzieży. I jeszcze brat Hubert nam tutaj też towarzyszy i pomaga
w Oblackim Centrum Młodzieży Niniwa. Ale właśnie, najpierw jest Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży. I w ramach tego jest oczywiście Oblackie Centrum Młodzieży tutaj w Kokotku. To jest nasza taka centrala, taka baza, siedziba tego Duszpasterstwa Młodzieży. Tu mamy biuro Niniwy. Ale w ramach tej struktury dużej Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży jest nie tylko Oblackie Centrum Młodzieży, ale są właśnie te poszczególne wspólnoty w całej Polsce, we wszystkich naszych parafiach, wspólnoty młodzieżowe i są ci wikarzy, którzy zajmują się tymi wspólnotami. Mamy też raz w roku tutaj w Kokotku takie dwudniowe spotkanie dla nas takie formacyjne, gdzie też troszkę mamy refleksji na temat tego, co robimy, jakieś tam pytania, co dalej, jakieś kierunki wytyczamy. Coś tam sobie przekazujemy, to co ważne, więc to jest jakby jedno. Najpierw tak od ogółu do szczegółu, prawda, pójdziemy. Później można mówić o strukturze na przykład wydarzeń. Jest ich bardzo dużo. Tak jak przy okazji formacji mówiliśmy o tych weekendach formacyjnych. Bunt Jonasza, Pustynna Burza, Pasja Eugeniusza. To mamy też te duże wydarzenia na skalę całego kraju. Czyli zjazdy Niniwy, zawsze w drugi weekend maja i w drugi weekend listopada. I te zjazdy odbywają się w naszych parafiach, w różnych miejscach. Czy to w Iławie, czy we Wrocławiu, czy w Kędzierzynie, czy w Katowicach, czy w Lublińcu. Gdziekolwiek tam są Oblaci, to te zjazdy się odbywają. Zawsze wspólnota, która jest gospodarzem, prawda, jest taka, że najwięcej korzysta się, najwięcej narobią, ale mają z tego najwięcej frajdy. Udaje im się też nowych ludzi nieraz zdobyć, bo jest to wydarzenie, że przyjeżdża kilkuset młodych. Oni nam też pokazują swoje miejsce, w którym żyją, które gdzieś tam ciekawe miejsca są, jakieś piękne historie. Na takim zjeździe mamy i formację naszą, konferencję, adorację, spowiedzi, trochę zabawy. No musi być tak jak we wspólnocie, to te trzy kręgi. Najpierw wokół Boga, potem czas dla siebie i też dla innych. Jest to też świadectwo, uczestniczymy we mszy parafialnej. Nieraz coś tam nawet sprzątamy o jakąś ulicę w danym mieście czy coś. Takie no przeróżne rzeczy. To są zjazdy Niniwy, dwa razy w roku, maj i listopad. No i w lipcu Festiwal Życia tutaj w Kokotku w tej chwili. Największe nasze wydarzenie, dlatego tutaj w Oblackim Centrum Młodzieży. Jest to najważniejsze wydarzenie młodzieżowe w naszej prowincji polskiej. To jest taka struktura wydarzeń, bo do tego są te wszystkie mniejsze wydarzenia, ale to już ktoś może uczestniczyć i zapisać na kuźnię charakteru. Ale mówiąc o strukturze wydarzeń, to najważniejsze są dwa zjazdy Niniwy, drugi weekend maja i listopada oraz Festiwal Życia w lipcu tutaj w Kokotku, a zjazdy Niniwy w różnych parafiach. Teraz oprócz struktury wydarzeń, to można powiedzieć o strukturze jakby dzieł, które są w Niniwie, różnych zaangażowań. Znamy nasze logo, prawda? Rybka niniwowa, która ma 8 kolorów. W naszym prospekcie one są też tak elegancko tutaj opisane. Najpierw są powymieniane. Po kolei, który kolor co oznacza, nie? Czerwony, wspólnota. To jest taki fundament. Wszystkie inne dzieła później jakby z tego wyrastały. I to centrum młodzieżowe, i tworzenie struktury, wydarzeń. Wszystko zaczęło się od tworzenia wspólnoty właśnie młodych, którzy razem modlą się, budują wspólnotę wokół Boga, ale na fundamencie Boga, ale też ze sobą, otwartą na innych. To jest kolorek czerwony. Potem właśnie oznacza wspólnotę Niniwa. Większość tych filmików właśnie dotyczy tego, co, bo to jest najważniejsze, fundamentalne właśnie naszej duchowości Niniwy, bo z tego potem rodzą się inne dzieła. Ze wspólnoty, jak ją przeżywamy, z formacji, jak ją przeżywamy. Także kolorek czerwony w naszej rybce. Potem zielony kolorek to jest po prostu kolor lasu, w którym mieści się Oblackie Centrum Młodzieży Niniwa. No, także to jest też ta struktura Niniwy. Po kolei kolor czerwony, zielony, pomarańczowy, Niniwa Team. To najbardziej kojarzymy z wyprawami rowerowymi, tak od początku ten kolorek oznaczał, ale z biegiem czasu wszystkie wydarzenia, które mają charakter jakby sportowy, rekolekcje o profilu siatkarskim, czy koszykarskim, czy Niniwa Dance, od kilku lat wyprawy pieszo, ojciec Dominik robi, więc to oznacza kolor pomarańczowy. Kolor niebieski to jest Festiwal Życia, kolor fioletowy wolontariat misyjny. O festiwalu już troszkę mówiłem, wolontariat. To jest piękne dzieło, które jest od samego początku w Niniwie.
Prawda jest taka, że wolontariat misyjny, gdy powstawała wspólnota Niniwy w Katowicach na Koszutce, jako pierwsza ze wspólnot Niniwy, to już wcześniej tam w parafii w Katowicach Magdalena Kudełka wyjeżdżała, brała kilku młodych ze sobą, jakichś studentów, i na takie krótkie wyjazdy, gdzieś na kilka tygodni, czy do obwodu kaliningradzkiego, czy do Białoruś, do jakiegoś księdza, 4, 5, 6 osób gdzieś tam wyjeżdżali. I kiedy powstawała Niniwa, Magda też współuczestniczyła w tej pierwszej ekipie, która tworzyła Niniwę. I naturalnie, wiadomo, z biegiem lat każdy ma jakieś tam obowiązki, zobowiązania życiowe. Naturalnie, żeby też zdobywać znowuż kolejnych ludzi na ten wolontariat, jakby to doświadczenie zostało włączone już w Niniwę, w doświadczenie Niniwy. I wypracowaliśmy weekendy formacyjne, które trzeba przeżyć przed wyjazdem na wolontariat misyjny. Zdobywanie właśnie młodych, też jakaś promocja, ale też właśnie na misję to jest zawsze posłanie. Kościół posyła misjonarza, tak samo wolontariusza misyjnego. Więc tak naturalnie to jakby wyrosło od samego początku Niniwy, prawda? Ten wolontariat misyjny, wielkie dzieło przez te wszystkie lata, to wielu, wielu młodych. Także to mamy taką strukturę też, które logo wyraża, tych 8 kolorków. Pierwszych 5 to są te kolorki duszpasterskie, które już omówiłem, i te 3 kolejne to są takie wspierające, też bardzo ważne, bo wszystkie te dzieła, one dotyczą ewangelizacji, sfery ducha, duszpasterstwa, ale Pan Bóg tak nas stworzył, że mamy i ciało, i duszę. I wszystko, co robimy, ma też tą stronę materialną. Nawet teraz, że nagrywam jakiś pobożny filmik, to trzeba mieć aparat, prawda? To trzeba wydać jakiś prospekt, materiały formacyjne wszystkim dostarczyć. No więc też jest ta sfera finansowa. I te 3 ostatnie kolorki to jest po to, aby wspierać te wszystkie działania. Kolor szary to jest akcja Niniwa Bud. Ciągle coś budujemy w Niniwie, remontujemy. Końca nie widać, także dziękujemy, bo wielu ludzi wspiera, nie? To jest też w tej strukturze ważne, nie? I sprawy są personalne, i oblaci, którzy prowadzą Niniwy, i tutaj na miejscu ludzie, którzy pracują, gdzieś obsługują wiele rzeczy w biurze Niniwy, czy też w dziale gastronomii, ale właśnie też są ludzie, którzy to wspierają, więc akcja Niniwa Bud, sklepik Niniwy, wydawnictwo, mamy książki, kalendarze Niniwity, książki z wypraw i tak dalej, i nasza restauracja Oblacka Przystań, która też właśnie wspiera każdy, kto korzysta gdzieś tam u nas z jedzenia, robi jakieś wydarzenie, to po to, żeby też wspierać duszpasterstwo młodzieży Oblackiej Niniwa. Także to jeśli chodzi o taką strukturę Niniwy, takich różnych dzieł, zaangażowań właśnie, Niniwa Team, wolontariat, wyprawy piesze, rowerowe, festiwal życia. Co ciekawe, w duchowości o tym nie mówiliśmy, czy nawet we wspólnocie, a w sumie wszędzie byłoby na to miejsce, ale powiem o tym w strukturze. Mamy patronów Niniwy. To jest też pewna hierarchia, nie? Tak jak jest Kościół chwalebny, nie? To już jest ten Kościół, który no już cieszy się tym życiem wiecznym. Jest Kościół pielgrzymujący, to my tutaj, którzy idziemy przez ziemię, którzy otwieramy się na zbawienie, które nam przyniósł Jezus. Ciągle gdzieś tam zmagamy się z grzechami, z pokusami, i jest ten Kościół, który się oczyszcza, nie? W czyśćcu. No więc my w naszej wspólnocie Niniwie mamy patronów Niniwy. Mamy ich tak sklasyfikowanych jako głównych naszych patronów. To są święci młodziankowie. Niektórzy mogą się dziwić, jak to, nie? Jak to się stało, dlaczego tak, święci młodziankowie, co mają wspólnego z oblatami? Ktoś powie, no nic. Ktoś powie, no to co mają wspólnego z Księgą Jonasza, z Jonaszem prorokiem, prawda? Kiedy oni byli za czasów, kiedy się już urodził Jezus, kiedy Herod kazał ich tam powybijać. No więc z Księgą Jonasza też wydaje się, że nie mają nic wspólnego. A co mają wspólnego z Niniwą? No właśnie, 28 grudnia jest liturgiczne wspomnienie świętych młodzianków. I wtedy po raz pierwszy spotkaliśmy się, ja z kilkoma młodymi, w Katowicach na Koszutce, właśnie dokładnie w tym celu, aby zacząć żyć we wspólnocie młodzieżowej w charyzmacie oblackim, nie? Żeby go tworzyć, ten charyzmat. To było w Katowicach na Koszutce,
Do 10 młodych było maksymalnie, którzy już gdzieś tam żeśmy od kilku tygodni, miesięcy rozmawiali o czymś takim z każdym osobno. I to było takie spotkanie, na których ich zaprosiłem. Przyszli, każdy dostał książki o świętym Eugeniuszu, przeróżne jakieś, czy jego historie, jakieś tam artykuły na temat Eugeniusza. Dałem każdemu po to i oni wszyscy też po to przyszli. Właśnie żeśmy chcieli, żeby poznawać i razem zacząć tworzyć formację Niniwy, jakieś spotkania, po to, żeby przy oblackich parafiach mogły być wspólnoty właśnie młodzieżowe w charyzmacie oblackim. I to pierwsze spotkanie odbyło się właśnie niekiedy indziej jak 28 grudnia 2004 roku wtedy. I wtedy byliśmy tego tak nieświadomi, ale kiedy parę tygodni później już też spisywaliśmy już te nasze pierwsze jakieś założenia, takie statuty, byśmy powiedzieli, jakiś charyzmat, to właśnie w kalendarzu patrzę i że to pierwsze spotkanie było w dniu właśnie liturgicznego wspomnienia świętych młodzianków. Mówię, słuchajcie, to będą patronowie Niniwy. Oni oddali życie, żeby mógł żyć Jezus. Co prawda byli tego nieświadomi, ale cierpieli bardzo i rzeczywiście jakby Herod myślał, że zabił Jezusa, jakby dali taką przestrzeń do tego, żeby mógł żyć Jezus. I o to chodzi też w Niniwie, żeby młodzi też tracili jakby swoje życie. Trzeba stracić swoje życie, żeby je zachować. Jakby dzielili się swoim życiem po to, żeby żył Jezus, żeby inni mogli Go poznawać, odkrywać. No i ci święci młodziankowie od samego początku, od pierwszego dnia Niniwy są naszymi właśnie głównymi patronami. Oczywiście na drugim miejscu od razu mamy wpisanego świętego Eugeniusza de Mazenoda, założyciela oblatów, co jest absolutnie naturalne, ponieważ ta Księga Jonasza, cała historia nawrócenia Niniwy i charyzmat oblacki to jest tak spójne, tylko językiem obrazowym, takim biblijnym wyrażone i też bardzo takim dostępnym dla młodych. Nie? Iść do współczesnego świata mają oblaci, mają głosić Boga tym, którzy Go nie znają. Dokładnie to wyraża Księga Jonasza, misja Jonasza właśnie w Niniwie. Więc to jest bardzo spójne językiem biblijnym, obrazowym, bardzo wyrażone. Więc to nasz patron obok świętych młodzianków, święty Eugeniusz de Mazeno, Maryja Niepokalana, która jest naszą orędowniczką, prawda, pierwszą gdzieś tam przy Bogu, czystą, niepokalanie poczętą. Bardzo dobry wzór dla młodych ludzi i też duchowość takiego zawierzenia, niech mi się stanie według Twojego słowa, która jest bardzo bliska oblatom i naturalnie też młodym z Niniwy. No i czwarty patron, święty Jan Paweł II, przyjaciel młodzieży. Ja osobiście czuję się pokoleniem Jana Pawła II i całe powstawanie Niniwy to właśnie też gdzieś tam w duchu Jana Pawła II. O tym już było wcześniej mowa, kiedy mówiłem o wspólnocie Niniwie i wtedy właśnie na wzór też Światowych Dni Młodzieży zaczęliśmy zjazdy Niniwy tworzyć i tak dalej. No i Jan Paweł II wzywał młodych właśnie do ewangelizacji, do dawania świadectwa, do bycia razem, więc na pewno bardzo dużo właśnie tworzenia tej duchowości Niniwy, wspólnoty Niniwy, całej struktury właśnie jest też zaczerpnięte od Jana Pawła II, przyjaciela młodzieży, dlatego też jest to nasz patron. Więc to tak, w strukturze Niniwy też są patronowie Niniwy, oni już są w niebie, ci, którzy nas jakoś poprzedzili. I jeszcze ważna rzecz, jeśli chodzi o strukturę, na samym końcu naszego tutaj prospektu mamy napisane podmioty prawne oblackiego duszpasterstwa młodzieży Niniwa. Pierwszym tym podmiotem jest Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów, ale mamy też w tym świecie potrzebne formy, żeby jakoś realizować różne zadania, żeby robić wydarzenia. Więc mamy Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa, mamy Spółkę Niniwa i mamy Oblackie Centrum Młodzieży Niniwa. Każda z tych form dotyczy innej działalności. Stowarzyszenie to jest działalność non-profit, organizacja pożytku publicznego. To też pomaga wspierać różne działania profilaktyczne, integracyjne, kulturalne, wolontaryjne, sportowe i tak dalej, można by wymieniać. Mamy takie wydarzenia, czy właśnie wolontariat misyjny, czy wyprawy, czy festiwal życia, czy zjazdy Niniwy, więc nieraz na takie działania z młodzieżą dzięki stowarzyszeniu można pisać wnioski, jakieś konkursy, projekty do różnych miast, gdzie się odbywają zjazdy. Pamiętam w Iławie pisaliśmy kiedyś, w Siedlcach, tutaj w Lublińcu.
Także to wspiera też, można 1% przekazywać dzięki temu, że nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Kolejna forma prawna to właśnie spółka Niniwa. Ktoś się może dziwić, to duszpasterstwo, a tutaj spółka. A przecież spółki są po to, żeby pieniądze robić. No właśnie, spółka Niniwa też właśnie wspiera tą działalność duszpasterstwa młodzieży. I choćby wydanie książki, to już jest działalność gospodarcza. Jeśli chcemy to robić legalnie, a chcemy i robimy to od samego początku, mamy już 11 książek z wypraw rowerowych, mamy podręcznik Niniwity, mały poradnik wielkich wypraw, chyba 7 czy 8 kalendarzy Niniwity już jest i wiele różnych innych książek o wolontariacie misyjnym. Także robimy to wszystko od samego początku legalnie. Mamy spółkę Niniwa, bo wydanie książki to już jest jakaś działalność gospodarcza, sprzedaż tej książki, a w tej chwili to w ogóle tutaj prowadzenie też tej gastronomii. Każdy, kto u nas je posiłek, dostaje paragon, prawda, po spożyciu obiadu, więc płacimy podatki, tak jak Pan Bóg przekazał, jak Jezus powiedział, oddajcie Cezarowi co Cezara, a Bogu co boskie. Także też dzięki tym formom prawnym to robimy, więc to była spółka i później Oblackie Centrum Młodzieży, to jest nic innego jak podmiot kościelny, tak jak jest parafia. W państwie jest taki podmiot kościelny, parafia czy dom zakonny, to jest też Oblackie Centrum Młodzieży jako podmiot kościelny, który też ma jakieś tam swoje prawa, swoje zobowiązania, jakieś rozliczenia. I mamy takie trzy jakby narzędzia w ręku tutaj, w ramach tego duszpasterstwa młodzieży, które, dla którego zapleczem głównym jest Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów. Ale tutaj na miejscu mamy takie trzy narzędzia. No więc tak by to ogólnie wyglądała ta struktura Niniwy, tak patrząc całościowo, nie? Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży, wspólnoty, Oblackie Centrum Młodzieży, te kolorki nasze, patroni Niniwy, struktura naszych wydarzeń tych głównych, i te formy prawne. Ważna jest struktura tej lokalnej wspólnoty, którą tworzycie na miejscu, gdzieś tam w swoim mieście, w swojej parafii. Oczywiście na czele tej wspólnoty jest zawsze ojciec, nie, który czuwa nad całością tej wspólnoty. I później, no to właśnie w zależności od miejsca, bo są wspólnoty liczniejsze, są mniej liczne, są wspólnoty, gdzie jest w większości przeważają studenci, są wspólnoty, gdzie przeważają ludzie młodsi z ósmych klas na przykład, z różnych tam powodów to wynika, jakieś tam lokalizacja, od szkół to zależy, które są, więc to też warunkuje, jaka jest struktura poszczególnej wspólnoty. Więc na pewno jest ten ojciec. Potem, jeśli to jest duża wspólnota, i ma też kogoś, kto mógłby być super, żeby był taki człowiek wypracowany liderem, taki lider, który on zajmuje się jakby różnymi działami we wspólnocie. Po co ojciec ma przeznaczać swój czas, którego wcale nie ma aż tak dużo, mając katechezę w szkole, kancelarię w parafii, odprawiając pogrzeby, wszystko inne, wiadomo, spowiadając ludzi. Ojciec ma mieć czas na bycie z wami, na prowadzenie was też tak duchowo, rozmowy indywidualne, więc lepiej, żeby obok ojca był lider, nie? Którego on sobie wybiera i ten lider zajmuje się takimi sprawami jakby organizacyjnymi, o jakieś wydarzenie się robi, szykujecie zjazd Niniwy albo jakiś wyjazd, nie? Jeśli wspólnotę da się tak rozbudować, to warto podzielić różne takie, porobić działy, na przykład dział gospodarczy, dział medialny, dział formacyjny, dział, nie wiem, jakiś tam organizujący tam urodziny od kogoś, czy jakieś inne wydarzenia, dział muzyczny, prawda? I wtedy taki lider jest też jakby koordynuje tych odpowiedzialnych, nie? To jest właśnie w zależności od wielkości struktury wspólnoty i zaangażowań, nie? Czy gdzieś na przykład dana wspólnota pomaga w jakimś domu dziecka, czy coś. Więc jest duszpasterz, obok niego jest lider. Jest lider. Jakby to musi być komplementarne, jest ciało i dusza jakby, ale to nie jest takie wszystko jaskrawe, nie? Bo to nie, że ojciec ma się w ogóle niczym nie zajmować cielesnym, a lider niczym duchowym, bo to musi być powiązane. Ale obok nich, czy pod nimi są odpowiedzialni, nie? Jeśli to jest duża wspólnota, no i animatorzy, to oni powinni być w każdej, bo tutaj ta struktura lidera i odpowiedzialnych w zależności od miejsca. Natomiast animatorzy powinni być wszędzie, obok ojca duszpasterza powinni być na pewno animatorzy. I mamy założenie,
że animatorami powinni być tylko ci, którzy przeszli te trzy weekendy formacyjne, czyli Bunt Jonasza, Pustynną Burzę i Pasję Eugeniusza. Dopiero ktoś, kto to przejdzie, może być animatorem, nie? Animatorem po Pasji Eugeniusza, bo tam też jest o tym mowa i w tym całym weekendzie Pasję Eugeniusza tak się też kształtuje, właśnie postawy i takie zaangażowanie właśnie jako animator we wspólnocie. Animator ma prowadzić pracę w grupach, ma też prowadzić spotkania, które no łatwo się przygotowuje z podręcznika. Przygotowując to, można wszystko skonsultować ze swoim właśnie ojcem opiekunem, duszpasterzem. I dobrze jest, kiedy nie tylko ojciec prowadzi spotkania, tylko nawet najlepiej jest, jak się do tego by doszło, że ojciec jest oczywiście na tych spotkaniach, to jest ważne, żeby był obecny, ale bardziej czuwa nad tym wszystkim, a prowadzą te spotkania animatorzy. Tylko żeby być animatorem, powinno się być po tych trzech weekendach formacyjnych. I na pewno taka struktura wspólnoty lokalnej powinna posiadać, oprócz ojca, to animatorów. Ilu animatorów? No to takie grupki najlepiej, jak nie przekraczają 10 osób, nie? Tak, grupki dzielenia się. Najlepiej jak mają więcej niż 5 osób, tak 7, 8 osób, no to w zależności od tego, jak duża jest wspólnota, tylu ma być animatorów. No, natomiast im większa wspólnota, tym lepiej, żeby właśnie był też i taki lider świecki, i żeby byli odpowiedzialni za jakieś tam dzieła we wspólnocie, bo dzięki temu no właśnie jest zagwarantowane takie życie tej wspólnoty. Tak jak struktura gwarantuje taką trwałość, nie? Bo wiemy, że jakby nasze pewne zaangażowania wynikają czasami też z emocji, nie? Mamy więcej emocji, to się bardziej angażujemy. Mamy mniej, to mniej. I pewna struktura, która jest w Niniwie ewidentnie, tak od góry do dołu, jakby gwarantuje taką stabilność, nie? Ktoś może mieć jakiś słabszy czas w życiu, nie? Czy nieraz nawet cała jakaś wspólnota, ale dzięki temu, że ona należy do całego duszpasterstwa młodzieży Niniwa, że są zjazdy Niniwy, to mimo że przeżywa jakiś słabszy czas, to przychodzi znowu zjazd Niniwy i się mobilizują, nie? I struktura też pomaga przetrwać, też podtrzymuje ducha właśnie. To jest dziwne, że dlatego od tego zacząłem na początku, że struktura się wydaje czymś takim surowym, martwym, a wbrew pozorom jest bardzo potrzebna duchowi. Ona podtrzymuje ducha, nie? Podtrzymuje taką też wierność, nie? I też daje szansę większej owocności działania. Nie? Bo jest więcej konkretu jest w działaniu wtedy. Także tak to się mniej więcej kształtuje w Niniwie. Tak jak w każdym temacie, można by to jeszcze bardziej szczegółowo omawiać. Ja tylko chcę tutaj to, co istotne. Jak widać, jest to, pewne rzeczy są poukładane dość mocno, prawne jakieś tam, ale nie jest to wszystko zamknięte, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie tej wspólnoty na miejscu. To ma też dość spory taki margines, takiej przestrzeni, jakiejś otwartości, żeby to tworzyć, ponieważ życie jest żywe, jest do tworzenia i ma być struktura, ale ona też nie może zabić jakiejś przestrzeni, ponieważ nie wszystko da się przewidzieć, zaplanować. I na pewno jeszcze jeśli chodzi o młodych ludzi, to w ogóle rzeczywistość się bardzo zmienia, więc ważny jest ten nasz taki główny charyzmat, główna ta duchowość, ważne jest to doświadczenie wspólnoty, a struktura ma podtrzymywać tego ducha, ma podtrzymywać wspólnotę, a nie uniemożliwiać jej działanie, a nie uniemożliwiać. No więc dbajmy też o te nasze struktury, szanujmy je, szanujmy duszpasterza młodzieży, ale swoich też tam ojców, dbajcie o nich, niech ojcowie modlą się za was, a wy za ojców. Wszyscy za siebie się módlmy, módlcie się też za tutaj nasze centrum młodzieżowe, za Kokotek, tu jest ta baza cała. Tutaj powstają wiele pomysłów, zjazdów Niniwy, festiwalu, wypraw, tych wszystkich weekendów. Tu się tworzy kalendarz niniwity, są ludzie w biurze, którzy tam pracują graficznie, to składają, projektują, którzy naszą stronę też prowadzą, codziennie są newsy, artykuły są pisane. Jest to tak naprawdę kawał roboty robionej przez też ludzi, którzy przeszli jakoś przez Niniwę, przez wyprawy, przez wolontariat, przez cokolwiek, przez festiwal i dzisiaj na stałe się zaangażowali, zawodowo pracują. Także też prosimy i powierzamy to wszystko waszej modlitwie, co się tutaj dzieje, bo to też jest na usługach wszystkich. Ale też naprawdę zawsze, jak są jakieś pomysły, jakieś inicjatywy, to pisać, dzwonić, przyjeżdżać, rozmawiać, bo tworzymy to razem. Nie? Widzimy, że struktura, ona się tylko wydaje czymś skostniałem. My ją tworzymy. Nie? I ona nie jest raz na zawsze. Nie? To
to jest coś, co ciągle można jakoś zmieniać, restrukturyzować, prawda? Nie? Coś można dodać, z czegoś można zrezygnować, bo to ma odpowiadać życiu, ma to służyć życiu, ma być na usługach życia, a w naszym przypadku na usługach tego charyzmatu Niniwy, ewangelizacji rówieśników młodych. I niech tak będzie. Amen.